Czy w przyszłości będą składane ofiary ze zwierząt? Podobno w Ezechiela 37 rozdział jest opis składania ofiar w przyszłości. Czy też przez pierwsze 42 miesiące po pochwyceniu podobno mają być składane ofiary ze zwierząt? Czy to prawda? Im tausendjährigen Reich wird es wieder einen Tempel geben. W tysiącletnim królestwie będzie znowu świątynia. Und dazu lesen wir aus Ezechiel 40. Ezechiela 40. Vers 38 bis und 39. 38 i 39 wiersz. Była tam także komora z wejściem między filarami bram. Tam opłukiwano ofiary całopalne, a w przysionku bramy były dwa stoły z jednej i dwa stoły z drugiej strony, na których zażynano zwierzęta na ofiary całopalne za grzeszne i ofiary za przewinienia. Zu der zweiten Frage, das können wir Daniel 9 aufschlagen. Co do drugiego pytania możemy otworzyć Daniela 9. Es wird wohl nach der Entrückung auch wieder Opfer geben. Po pochwyceniu będą ofiary. Das lesen wir nämlich in Daniel 9, Vers 27. Daniela 9, 27. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmu, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Ihr wird also von Seite des Bösen, ich weiß nicht mehr genau, ob es der Antichrist ist oder der, doch ich denke der Antichrist, der wird die Opfer aufhören lassen. I tutaj z tej strony Antychrysta, on spowoduje, czy on sprawi, że te ofiary ustaną. Das heißt, es wird also Opfer geben. To oznacza, że ofiary będą składane.